Rozkrawane serce świni będzie wyglądało mniej więcej tak. Spodziewamy się możliwości zobaczenia aorty, żyły głównej, górnej, prawego przedsionka i komory, lewego przedsionka i komory. Wyraźnie widzimy, że lewa część serca jest masywniejsza, oraz sieci naczyń wieńcowych oplatających i odżywiających serce. Jeśli obrócimy nasze serce do tyłu, zapewne oprócz aorty, zobaczymy także wyraźnie pień płucny wraz z dwiema tętnicami, liczne żyły płucne wprowadzające krew do lewego przedsionka,